co dwóch bohaterów, to nie jeden. I co myślisz? Co sądzisz o tym? Mój teatrzyk przedstawi chłopca, który wołał o pomoc, nie pirata, który wołał o pomoc. A może chłopca, który wołał Super Ediego, żeby uratował małpkę? Chłopca, który wołał! Ten drapieżny smok zaraz pożre wszystkie te niewinne zwierzątka! Może je uratować tylko... Śmieszny Jack Smoczy z Grybus! Jack, co ty wyprawiasz? Będę ci pomagał, Super Eddie! Hej, smoku, co mówi jajko do miksera? Nie mieszaj, rozumiesz? Bo jajka często miesza się mikserem. Smoki są bezbronne wobec moich kawałów. Śmieszny Jack używa swych supermocy do rozśmieszenia potwora i uratowania świata. Dryn, 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 dryn. Tak? Że co? Nagłe wezwanie? Co? Co jest? To wyjątkowa przygoda Super Ediego! Świetnie! Pójdę z tobą! Wybacz, może iść tylko jeden superbohater! Sophie, Kobe, potrzebuję muzyki do mojej super przygody! Mia, zaraz wracamy! To może ta czapka? Nie! Hej, hej, już zaczynamy! Przygody czeka smak i wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas! Zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Pa, Super Eddie! Na razie! Super Eddie na patrolu! Bo zaraz na pewno coś się wydarzy. Gdzieś. Ale gdzie? Przepuśćcie dostawcę pizzy! Gorąca pizza! Nie bój się! Tu Super Eddie na ratunek! Dam radę! Dam radę! Uważaj! Ho! Śmieszne, co? Bardzo stary kawał z pudełkami pizzy. Dzięki, dzięki! Pozdrawiam! Jestem Wesołek z Wesołkowa! Świetnie! Potrzebna komuś pomoc? Wesołek! 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 Nie? Dobrze, to będę... No wiecie, latał w okolicy i chronił was przed niebezpieczeństwami! Wesołek! Wesołek! Brzmi jak kłopoty! A to znaczy, że już czas, by Super Eddie ruszył na ratunek! Ochronię was przed tym gigantem! Hej, Super Eddie! Fajnie, że cię widzę, kolego! Fajny mam balon? On nie jest straszny. Chcę tylko potańczyć. Dalej! Wystarczy tylko machać rękami i wyglądać jak ten gość. Wesołek! Z Wesołkowa! Cóż, a czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Uratować kota? Zanieść do domu zakupy? Nie? Cóż, w takim razie ja polatam.
widzą. Ja jestem bohaterem. Witam! Witajcie! Piękny dzień! To książę Knurek. On nie umie jeździć traktorem. Rozbije się, a jedzie prosto na farmę. Królewskie pozdrowienia! Nie musicie się martwić! Super Eddy przybywa! Zatrzymać ten traktor. Dzień dobry! Ha! Stara sztuczka z traktorem na pilota. Klasyka, nie sądzisz? Klasyka? O tak! Wesołek z Wesołkowa! Widocznie potrzebowali klauna, a nie bohatera. Nie ma problemu! Od tego jest przycisk stop! Albo i nie. Hej, ty! Wracaj tu! Super Eddy, pomóż! No jasne. Już biegnę na pomoc. Pomóż! Jednak bohaterowie nie robią tego, co chcą. Robią to, co muszą. Zdecydowanie wygląda na pracę dla Super Eddy'ego! Wesołkiem? To miała być przygoda Super Eddy'ego! Jak ty... Poszedłem za tobą. Chciałem cię tylko rozśmieszyć. To moja super moc. Myślałem, że polubisz moje kawały, a potem polubisz mnie i będziemy partnerami. Ale narozrabiałem. To było dość zabawne. Pudełka z pizzą? Prawda? Super śmieszne! I ten wielki, szalony tancerz? I książę Knurek na traktorze? Więc będziemy partnerami? Cóż, Super Eddy i jego pomocnik Wesołek brzmi dobrze. Czekaj, czekaj. A może ty będziesz pomocnikiem? Ale... Tylko ja umiem latać. A ja wszystkich rozśmieszam. Ja podnoszę traktory. O, to nic nadzwyczajnego. Przed wami mija, 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 to ja. Oto bajka o chłopcu, który wołał o pomoc. Dawno, dawno temu żył mały pasterz. Chłopczyk chciał zwrócić na siebie uwagę, a więc wołał: wilk! Wilk! Przybiegł jego sąsiad. Hej, ale tu nie ma wilka. Wiem o tym. Pobawimy się? Potem zawołał znowu. Wilk! Wilk! Tu wcale nie ma wilka. No wiem, pobawimy się? Nie, nie teraz. Aż nagle pojawił się prawdziwy wilk. Wilku, wilku, wilk! Wilk! Ale już nikt nie uwierzył chłopcu, bo wcześniej także wołał i... Gdzie ty byłeś, wilku? Wołałem cię i wołałem. Pobawimy się? Co? Nie! Miałeś się przestraszyć, wilka! Czemu? Lubimy się! A ty miałeś przestraszyć tego chłopca! Nie chcę go straszyć. Chcę go rozśmieszyć. Jesteśmy przyjaciółmi. Wilku, 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 wilk, wilk, wilk.
zaraz cię zjem! Uważaj! O nie! Nie jedz mnie! Lubimy się! I tak chłopiec, pasterz oraz wilk śmiali się i bawili. I nikt się nie bał. A ja nie wiem, po co wam to opowiadam. I koniec. Masz rację.